Jaki dom budujemy? Parturo, parterowy czy piętrowy? Bardzo często mam e, klientów, czy bardzo często mam zapytania takie, jaki dom powinniśmy wybrać? I to jest bardzo trudna odpowiedź, taka jednoznaczna na to e, pytanie. Po prostu to zależy. Zależy od tego, w jakim jesteście etapie życia, jaką macie działkę. Czy plan miejscowy Wam pozwala w ogóle zrobić dom z pełnym piętrem? Czy... Co to znaczy dom z pełnym piętrem? To znaczy, że jest parter, potem jest pełne piętro i dopiero dach na tym. Natomiast dom z poddaszem użytkowym, to jest znaczy parter i od razu już jest w dachu ta przestrzeń w której możemy mieszkać natomiast to jest to się mówi na to dom z poddaszem użytkowym. Więc jak będziecie wybierali projekty domów to tak naprawdę ja bardzo często się kieruję taką zasadą, że jak macie bardzo małą działkę i nie ma możliwości po prostu zbudowania parterowego domu to na pewno będziemy szli w dom piętrowy lub z poddaszem. Dom piętrowy, a dom z poddaszem to na pewno jakby kosztowo będzie dom z poddaszem, będzie tańszy. Też oczywiście zależy od projektu, ale tak generalizując, co, co jest oczywiście takie niezbyt poprawne, ale, ale generalizując, dom z poddaszem powinien być tańszy niż dom z pełnym piętrem. Natomiast jeżeli chodzi o to, czy parterowy, czy na przykład z poddaszem, to po prostu sprawdzamy, jaką mamy działkę. Czy możemy tej działki zabudować więcej metrów kwadratowych, tak? Ja kiedyś, jak rozmawiałam z taki, taką starszą architektą, ona mi opowiadała, że jakby taką, taką fajną zasadą jest, żeby spojrzeć sobie na działkę i. Podzielić ją na pół, i w tej jednej połowie planujemy sobie ogród, w drugiej połowie planujemy dom, podjazd. I ewentualnie jakiś garaż czy, czy szopki. I wtedy wiemy, że jakby proporcja ogrodu do powierzchni domu jest prawidłowa, natomiast bardzo często się zdarza, że po prostu te domy nam się robią za duże i ogródka nam zostaje za mało, bo ktoś chce wcisnąć na siłę ten na przykład dom parterowy na niewielką działkę. Także to, jaki dom wybrać, to, to po prostu po pierwsze sprawdzacie działkę, jakiej jest wielkości, czy właśnie na połowie tego, tej działki da się zbudować po prostu ten dom. Parterowy, potem sprawdzacie miejscowy plan, czy miejscowy plan pozwala na budynki y, z poddaszem, czy na budynki y, z y, pełnym piętrem, y, bo, bo to są często zapisy, zapisy w miejscowym planie. One dotyczą, te zapisy będą dotyczą, dotyczyły kondygnacji, ilości kondygnacji i, ilość i wysokości budynku. Y, i to jest to, co sprawdzacie. Natomiast ja to, co jeszcze radzę moim klientom, to to, żeby zobaczyli po prostu, na jakim etapie życia są. Jeżeli będzie to młode małżeństwo z maleńkimi dziećmi, to spokojnie możecie po prostu z 20 lat jeszcze pobiegać po schodach, nie, nie, będzie, nie będzie tutaj kłopotu. Natomiast jak to już jest para emerytów, którzy będą budowali dom. Który będzie im, ich domem na najbliższe 20 lat, ale w wieku już właśnie podeszłym, to, to po prostu wtedy na pewno dom parterowy. Tak? A jeżeli działka Wam pozwala, no to parterowy jak najbardziej również dla rodziny 2 plus 2 spokojnie się nada. Tu bardziej kwestia znowu projektu, finansów. I tego, y, czy, czy możemy to zbudować na działce. No dobrze, Pani Izo, ale przejdźmy do konkretów. Jakie są różnice w cenie budowy między budową parterową a, y, a taką z piętrem? Tak e, ogólnie to jest bardzo ciężko powiedzieć. To znaczy, jeden dom e, dom parterowy versus dom e, piętrowy e, nie można tylko porównać tak e, jeden do jednego. E, tak z doświadczenia mi wychodzi, że zwykle te parterowe domy wychodzą trochę drożej niż domy z poddaszem użytkowym, e, to jest spowodowane wielkością dachu, wielkością fundamentów i tutaj po prostu te dwa elementy najwięcej ważą w cenie budowy całego domu, w związku z tym jakby ta, ta cena domu parterowego może być troszeczkę drożej, ale niekoniecznie i to zależy właśnie od projektu, bo ja ostatnio konsultowałam projekt, który miał 140 metrów kwadratowych, ale miał bardzo dużo dachów, daszków i był domem z pełnym piętrem i to był y, mega drogi, był mega, jakby y, po prostu y, y, koszty budowy tego, tego budynku y, te praktycznie y, przewyższyły, y, przewyższyły 6000 zł za metr kwadratowy do stanu deweloperskiego. Y, a tak naprawdę tej powierzchni, y, która, która była, y, pojawiała się w tym domu była taką powierzchnią y, dodatkową y, to było prawie 150 metrów, której właśnie klienci też nie liczyli. Także to, co też zaznaczam, no to trzeba liczyć wszystko, każdą powierzchnię, która powstaje nam w domu, bo to nie jest ważne, czy. Bo... Powierzchnia jest użytkowa, czy nieużytkowa, to i tak ją trzeba zbudować. Więc, więc po prostu metry kwadratowe, które liczycie, jeżeli pochodzi o powierzchnię użytkową, tylko to one nie mają za bardzo znaczenia i nie, nie, nie pokazują wam rzeczywistych kosztów przewidywanych dla budowy domu. Także wydaje mi się, że można tak bardzo taką, z bardzo dużą gwiazdką zaznaczyć, że domy parterowe będą troszkę droższe niż domy z poddaszem użytkowym, ale nie byłabym już taka skłonna, żeby powiedzieć, że na pewno domy parterowe będą droższe od domów z pełnym piętrem, bo tutaj znowu zależy domy z pełnym piętrem Właśnie, które widziałam były niektóre projekty były dużo dużo droższe niż zwykłe domy parterowe także tutaj to zależy od projektu jak pokażecie dwa projekty to po prostu trzeba je porównać albo u ekipy budowlanej albo u jakiegoś profesjonalisty i wtedy dopiero wybierać kosztowo Mówiłam właśnie o tych kosztach, które wpływają na koszty domu parterowego. To właśnie jest ten koszt fundamentu i koszt dachu. A propos fundamentu, już niedługo na kanale pojawi się film o tym, jakie fundamenty wybrać: czy płyta, czy fundament tradycyjny. Także subskrybujcie kanał, żebyście byli na bieżąco. A czy są jakieś standardowe wytyczne, jeżeli chodzi o procent y, zabudowy y, działki, jakieś proporcje, procenty? Nie, nie ma takich procentów, właśnie te procenty, y, nie ma standardowych. Są procenty, które są zawarte właśnie w miejscowym planie y, i one są, mogą być bardzo różne. Miejscowy plan może dopuszczać, y, że możecie zabudować 50% działki, może dopuszczać, żebyście zabudowali 30%, a może dopuszczać, że możecie zabudować tylko 15%. Domem więc, tutaj te parametry, właśnie z miejscowego planu, są bardzo istotne, żeby w ogóle podejść do tego, jaki dom wybrać. Czyli to właściwie przy zakupie działki już powinniście wiedzieć, jaką działkę kupujecie, czyli z jakimi parametrami, żeby można było ewentualnie zbudować tam dom parterowy, czy piętrowy. Także tak naprawdę, jakby podsumowując, dom parterowy. Z poddaszem czy piętrowy, to zależy od działki, od tego, jakie, jakie są zapisy miejscowego planu i od tego na jakim etapie życia jesteście.